Co zrobić, gdy znajdziemy piskle lub ranne zwierzę? To zrozumiała reakcja, gdy pojawia się chęć niesienia pomocy. Jednak należy zdać sobie z tego sprawę, że pomoc człowieka nie zawsze jest potrzebna. Ta 10-letnia dziewczynka na placu Chrobrego w Policach znalazła piskle sroki. Po dwugodzinnej obserwacji okazało się, że podlot jest słaby i nie interesują się nim rodzice. Prawdopodobnie sami wyrzucili go z gniazda. Mała sroczka trafiła do Fundacji Dzikich Zwierząt Marzeny Białowolskiej. To jest kilkutygodniowa sroka, bardzo osłabiona, oczy ma lekko zaropiałe. To też jest spowodowane ogólnym osłabieniem, w którym teraz jest. Ma widoczną kacheksję mięśnia piersiowego, to znaczy, że w momencie, kiedy organizm ptaka nie dostaje pożywienia, tak samo innego zwierzęcia, no to musi wziąć pożywienie, a przede wszystkim białko z mięśni i właśnie mięśnie zaczyna jej organizm trawić. Bardzo ważną sprawą za każdym razem, gdy znajdziemy piskle ptasie, jest upewnienie się, czy ptak ten rzeczywiście wymaga naszej pomocy. Jeżeli zobaczymy jeżyka na ziemi, to to jest jedyny ptak, którego automatycznie trzeba wziąć, zabrać i udzielić jemu pomocy, bo prawdopodobnie albo się zderzył z budynkiem i spadł na ziemię, albo jest wycieńczony i wylądował na ziemi, albo ma uszkodzone skrzydła, co niestety u jeżyków złamania bardzo często kończą się niestety eutanazją, właśnie ze względu na ich tryb późniejszy życia. Jeżeli widzimy podlota, malucha, który skacze, podskakuje, który nawołuje, rozpościera skrzydełka i dziobek do jedzenia, absolutnie takiego ptaka nie zabieramy. I co jest najważniejsze, bo bardzo często słyszę, że ludzie mówią, ale proszę panią, mamy koty, koty na pewno zrobią jemu krzywdę. Takimi rzeczami się nie martwimy, dlatego że okres, kiedy ptak jest podlotem, to jest czas, kiedy rodzice nauczają go poprzez piski głośne tego, że idzie kot, że zbliża się drapieżnik, sójka, sroka, że może być w niebezpieczeństwie. Taki ptak bardzo wtedy szybko przywarowywuje do ziemi, chowa się w trawie, albo ucieka pod tuje, albo inne krzaki. I to jest naturalna kolej jego dorastania. Jeżeli my to przerwiemy, bo boimy się, że ten ptak nie da sobie rady, to w ten sposób zabieramy mu możliwość ucieczki przed drapieżnikiem w przyszłości. Pani Marzena wcześniej działała w Dzikiej Ostoi, teraz założyła własną fundację zajmującą się rehabilitacją małych zwierząt. Obecnie robi to na terenie własnej posesji. Ludzie przywożą jej mewy, gołębie, zimorodki, jeżyki, sierpówki i inne ptaki. Po leczeniu trafiają z powrotem do natury. To wzruszająca i wyczekiwana chwila. Ale ślicznie jest, jak ślicznie. Mała sroczka wraca do zdrowia, otrzymała niezbędną pomoc i leki. Leczenie i utrzymanie chorych podopiecznych jest kosztowne. Pani Marzena podejmuje nawet 350 interwencji miesięcznie. Oprócz tego pracuje zawodowo, bo leki, jedzenie i środki higieniczne kosztują bardzo dużo. Trafiają tu ptaki po wypadkach komunikacyjnych, zaatakowane przez drapieżniki, koty czy skrzywdzone przez człowieka. Każdy może przyczynić się i wesprzeć fundację, przekazując dowolną kwotę.